Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z naszej listy, playlisty właściwie, levelowania konta. I tutaj, tak jakby kto był na ostatnim live, ten widział, że sobie tutaj łowiliśmy już szczupaki, także biłem sobie 31 level, zrobiłem zakupy. Jeżeli chodzi o zakupy, słuchajcie, no zabrakło mi kasy, także kupiłem siatkę, no bo siatka to podstawa, trzeba siatę mieć. 100 kg siateczka. Wędki to oczywiście troj 600, zostawiliśmy go, bo nim każdą rybę można wyjąć, także nie wydawałem po prostu hajsu na spławikówkę z 30 levela. Zostawiłem sobie tego troja, nim bardzo dobrze się łowi. To z tego względu, że po zakupach i tak dalej, licencja shinery i tak dalej, zostało mi 9000, także słuchajcie, no mam wędeczkę tą spinningową, którą mieliśmy już na białym łosiu. I tak, tutaj się nic nie zmieniło. Dla osób, które chciałyby sobie zrobić zakup, nie wiem, czy tutaj akurat będzie pokazane to. Wędka meczowa, właśnie. Jeżeli chcecie sobie zrobić takie zakupy na przykład i chcecie łowić spławikiem, no to polecam właśnie takiego Ardixa na 31 levelu sobie kupić, tylko oczywiście nie na łowisku, bo tutaj jest za drogi. Taki zestawik wychodzi około 20 tysięcy z tego, co widziałem. Także jak widzicie, Ardixa kupicie za 12 chyba tysięcy. I czy tu będą kołowrotki na łowisku? I do takiego Ardixa możecie sobie kupić. No ja tu już mam. No, ten kołowrotek 10 kg, tak? Czyli ten Ardix jakby będzie nie w pełni wykorzystany, ale śmiało możecie sobie atakować. Później sobie wymienicie już ten kołowrotek na mocniejszy, ewentualnie wędkę też już na mocniejszą, na 30 którymś tam levelu weźmiecie sobie właśnie takiego brutusika 360 na 34 levelu. To jest, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków z brzegu na spławik, 360 to jest najlepsza wędka, także takie wędeczki możecie sobie śmiało atakować. Jeżeli ktoś woli gruncik, coś tutaj mamy, sniperka, tylko ten jest oczywiście za monety, ale takiego możecie kupić w sklepie. Jak widzicie, sniperki są już do 15 kg, więc tak naprawdę kupujecie sobie, a nie, przepraszam, ten jest po prostu mocniejszy, ale one coś takiego mają, 14-15 kg, kupujecie sobie kołowrotek, no najmocniejsze, co możecie sobie kupić tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi. Ja wam tutaj przypnę na górze zakupy na spinning, jeżeli dobrze pamiętam, z innej playlisty, ale tu się nic nie zmieniło, jakby ceny są te same, wszystko jest to samo, także tak zrobimy. No i jeżeli chodzi o zarobki, słuchajcie, zarobki, które tutaj ja robię mniej więcej, to jest, no tak jak widzicie, tutaj troszeczkę sobie dobijałem akurat siatkę w nocy, bo mi nie starczyło dnia. Więc jakiś sumik wpadł, jakiś sandacz, trochę strągów i tak dalej. 14 tysięcy bez premki. Mając całą siatkę szczupaków, to wychodzi około 18 tysięcy na taką siateczkę 100 kg bez premki. Także naprawdę fajnie. Ja tutaj wszedłem jak miałem 9 tysięcy po wczorajszym live. No już jak sprzedam tą siateczkę, to zaraz sobie zobaczymy dokładnie, jak to wygląda. Czekajcie, ja sobie wejdę tylko na ryb. Zobaczmy, o, jest świetna pogoda na szczupaka, także weźmiemy sobie taką pogodę tutaj. Z siatką 100 kg nie ma sensu tego robić w dzień. W dzień są trochę lepsze brania, ale no ja nie mam premki i trzeba troszeczkę tutaj albo płacić monetami, a nie mam zamiaru, tu jest taka playlista, gdzie nie chcę wydawać nawet złotówki na nią. Także będziemy sobie levelować to konto, no trochę się zejdzie, ale będziemy levelować bez wydania złotówki, jako że dużo ludzi pisze, że to jest gra zapłać, żeby grać. Także robimy, pokazujemy, że można sobie grać i można nie wydawać tutaj złotówki. Także żadnych premium tutaj nie kupujemy i tak dalej. Żadnych monet nie inwestujemy w to. Wszystko robimy po prostu sobie po taniości, że tak powiem. Bawimy się dłużej godzinowo, ale bez wydawania złotówki. No i tak jak mówię, mamy 66 tysięcy. Po 4 dniach na łowisku wszedłem z 9 tysiącami, mamy tych tysięcy 66 już, tak? Także całkiem fajnie tutaj. Jeżeli ktoś wejdzie na szczupaki, naprawdę to świetnie idzie. Jeżeli chodzi o łowienie szczupaków, słuchajcie, jeżeli chodzi o łowienie szczupaków, mapka, oczywiście
cała ta część, tak, tutaj są szczupaki, jak widzicie, już tutaj chyba wczoraj dorwałem na live'ie unikata, tak jest. Tutaj dorwałem medalowego, to są chyba takie dwa najfajniejsze miejsca, gdzie jest szansa na unikatową rybę, czyli właśnie tutaj i tutaj. Ale ja tutaj nie będę się rozgadywał o miejscówkach, bo o tym już nagrałem filmy, także tutaj na górze wam w tym momencie przypinam, słuchajcie, link do filmu. On jest dalej aktualny, mimo że ma już chyba z 2 lata, ale tu się nic całkowicie nie zmienia, jeżeli chodzi o szczupaki. Także podsyłam wam oczywiście ten filmik ze wszystkimi miejscówkami na szczupaka. Na szczupaka pospolitego, na muski, na tygrysiego i muski gołe, także tutaj sobie wszystko możecie zobaczyć i życzę wam tylko i wyłącznie owocnych łowów, słuchajcie, i samych nowych rekordów i obyście się dobrze bawili. Ja dzisiaj, jak widzicie, z racji tego, że tutaj tą playlistę robimy taką nietypowo pod hajs i level, tylko się troszeczkę bawimy, odwiedzamy też łowiska, których normalnie bym nie odwiedził, więc tej gotówki mam zdecydowanie mniej niż bym chciał, no i nie starczyło mi na zakup takiego sprzętu 10-kilogramowego, którego wam pokazywałem. W związku z czym no nie będziemy łowić z brzegu. Nie będziemy łowić z brzegu, bo już kiedyś to poruszałem. Dużo dłużej, po prostu dużo dłużej się schodzi z brzegu na takim zestawie do 10 kilo. Ja nawet nie mam takiego zestawa, widzieliście, mój najmocniejszy zestaw to jest 5,5 kg, także kajaczek, nasz najlepszy przyjaciel, jeżeli chodzi tutaj o zarabianie i levelowanie. Popłyniemy sobie na pierwszą miejscówkę, ja nie będę was męczył tutaj tym płynięciem kajakiem, więc zrobię pauzę i widzimy się już jak dopłynę. O, tylko trzeba jeszcze dopłynąć. No i dopływamy do pierwszego markerka, moi drodzy. Już jest przed nami. Zaraz wam szybko pokażę mapeczkę. Jeżeli ktoś ma jakieś mocniejsze wędki, kupił DLC i tak dalej, ma wędki tutaj przynajmniej te 15 kg zestawiki, to polecam wam już wtedy rozkładać wędki na brzegu i już wam pokazuję ten marker. My sobie staniemy mniej więcej tutaj. To jest ten pierwszy marker, jak widzicie, tu jest spocik. Pojawiacie się bodajże o gdzieś tutaj na środku, podchodzicie sobie do tych trzcinek tutaj. I co robicie? Jeżeli łowicie z brzegu, no to oczywiście... zmienię tutaj. Oczywiście stajecie sobie albo z tej strony trzciny, albo z tej strony. Ja generalnie staję zawsze z tej strony i rzucacie sobie mniej więcej tutaj wkoło tego markera. Pamiętajcie, że ryby nie biorą pod markerem, tylko w okolicy tego markera. Także o, dokładnie to jest ten spocik tutaj i kawałeczek na prawo. Bez problemu. Ja tutaj wczoraj właśnie suma łowiłem wieczorem, także muszę zmienić zestawik, słuchajcie. Ja sobie ustawiłem tu wczoraj, chyba jak graliśmy, 70 cm grunt, jeżeli dobrze pamiętam. Wezmę sobie tylko haczyk 5.0, bo na siódemce nie było aż tak dużo brań. No i w tym miejscu sobie zarzucę i co? I czekamy na rybę, słuchajcie. Myślę, że to nie będzie długo trwało, bo mamy dobrą porę dnia. Zasada jest, słuchajcie, łowienia taka jak na każdym łowisku. Czyli jeżeli przypłyniecie sobie tutaj, rzucicie wędkę, nie bierze. Sprawdzicie sobie spinning, na spinning nie bierze, na grunt nie bierze. Spadamy stąd. Nie siedzicie tutaj, nie czekacie na jakiś cud, tylko płyniecie dalej na kolejną miejscówkę. Jeżeli na niej biorą ryby, to się zatrzymujecie, łowicie, aż przestaną brać i kolejna zmiana miejscówki. Tak to działa obecnie w Fishing Planet, że no siedzenie w jednym miejscu, to chyba, że ktoś ogląda na drugim monitorze serial sobie i czeka, aż zacznie dzwonić wędka, to spoko, to można siedzieć na jednym spocie cały dzień, nie ma problemu. Ale tak, jeżeli chcecie to efektywnie jakoś wykorzystać wasz czas, który macie tutaj do gry, to polecam właśnie w przypadku braku brań zmieniać od razu miejscówkę i nie czekać, aż te ryby zaczną tutaj brać, bo to mniej więcej tak się schodzi. 1,5-2 godziny w grze, jeżeli przestają wam brać ryby, no to czyli za te jakieś, nie wiem, 15-20 minut znowu zaczynają brać, tak? Więc szkoda siedzieć i marnować czas, bo przez ten czas można po prostu w innym miejscu połowić ryby sobie. No, jest pierwsze branie, coś zaczyna się dziać. Dosłownie z 2-3 minuty przerzuciłem sobie tylko tutaj na prawą stronę. Jak widzicie, tutaj ryba się rzuca, także coś tutaj tą rybę gania pod wodą. Zacinamy, to nie będzie duży szczupak, ale jest nasza pierwsza sztuka.
3-kilogramowy, no mówię, to jest ciężarek, haczyk 5.0 założony, także możecie śmiało łowić na siódemkę, to będą wtedy, będą większe ryby uderzały, ale nie wyeliminujecie i tak takich trójeczek. Mi tutaj zależy na tym, żeby jak najszybciej zarabiać, także biorę wszystko, czy on będzie miał 3 kg czy 4. Na 5.0 również wam uderzy unikatowy szczupak, także spokojnie, nie musicie się bać. Nie ma czegoś takiego, że unikat nie weźmie na mniejszy haczyk. Po prostu więcej będziecie mieli tych małych szczupaczków. Ale tutaj, jeżeli jesteśmy na 30 którymś poziomie, to i tak zbieramy gotówę. Także każdy szczupak jest nam potrzebny. Najwyżej później, jeżeli złowicie większe szczupaki, to te małe możecie sobie wywalić z siatki. Nie ma żadnego problemu. No i tak to wygląda. Mamy tu jakaś niezdecydowana. Cały czas nam atakuje tą przynętę. Dobra, jest. Siedzi. O, to on będzie ładniejszy. Także jak widzicie tutaj ta wędeczka do 5 kg troj bez problemu sobie radzi. Kurde, zabrakło 5 gram do unikata. Od 10 kg występuje unikatowy. Także widzicie 1700 bez premki. Z premką mielibyście jeszcze te 8 stówek więcej. Także prawie 2500 kasy. No jest. Tutaj już jeżeli, tak jak mówię, jeżeli tutaj sobie dojdziecie do tego łowiska, to naprawdę fajnie się zarabia. No ja wam nie będę tutaj może dużo gadał. O tym łowisku już naprawdę dużo powiedziałem w innym materiale, który wam wcześniej podpiąłem. Także macie u mnie markery, gdzie łowić. Tak jak widzicie, nic się nie zmienia za bardzo. O, kolejna rybka tutaj wyskoczyła. Złowimy sobie tu jeszcze jedną. Ja spauzuję materiał i zobaczymy się dopiero, jak mi tu przestaną brać. Popłynę sobie na kolejną miejscóweczkę, to tam też wam pokażę. O, ten szybko wziął. Ten się nie bawił. A, to będzie konusik, jak się nie bawił. A, nawet nie taki konusik. Zobaczcie, po 300 expa. Całkiem fajnie to tutaj idzie. I zasadniczo tamta miejscówka przestała już dawać ryby. Jak widzicie, 15 minut mam połowę siatki. Jestem tutaj kawałek teraz dalej. Nie mam tutaj markera, ale to jest ten środkowy marker z filmu, który wam wcześniej tam na górze udostępniłem. Także to sobie możecie zobaczyć. Jak widzicie, zdążyłem zarzucić wędkę, odpaliłem nagrywanie i już mamy tutaj branie szczupaczka. Bardzo fajny spocik przy tych zaroślach. Nie udało mi się tutaj nigdy złowić unikatowego, ale bardzo fajnie biorą medalowe szczupaczki tutaj, także kasa się zgadza, exp się zgadza. Dodatkowo od czasu do czasu potrafi tutaj z tej właśnie zatoczki, w którą nas teraz ciągnie, mózgi wyskoczyć pod te krzaki, więc potrafi dać trochę w kość. O, jak widzicie, 6 kg taki szczupaczek, no i jak to miejsce się wyczerpie, no to płyniemy na to najczęściej uczęszczane. Jeżeli wejdziecie tylko na tą mapę, to właśnie najwięcej graczy stoi tam, gdzie teraz atakuje agencik. Także ja się jeszcze tutaj cofnę. Ten spocik jest naprzeciwko tej kładki. Obok tej kładki atakują mózgi gołe. A tutaj pospoliciaki przy zaroślach bardzo fajnie. Bardzo fajnie dają nam połowić. Teraz zobaczymy, czy wystąpi. Ważna rzecz, o której nie wspomniałem. Słuchajcie, tytanowy przypon. Tytanowy przypon na szczupaki. Bo dużo ludzi się denerwuje, a zapomina o tym. Przychodzi, kupi sobie drogie jerki. 3 rzuty, 3 brania i 3 drogich jerków nie ma. I wracają bez hajsu do domciu. Także o tym pamiętajcie, że tytanowy przypon, jeżeli na szczupaczki planujecie a zaatakować, no to musi być. Musi być ten przyponik. Tutaj zaraz zobaczymy, będzie branko. O, jak widzicie, ryba chodzi, także warto się w takim miejscu zatrzymać, porzucać, posprawdzać w różne pogody, w różne godziny. Bo właśnie tutaj nam woda pokazuje, że drapieżnik się kręci.
Agencik tam ciśnie. Podrzucimy sobie tam, gdzie było widać. Ojej, to podrzuciłem. Nie udało się. Nie trafiłem zupełnie. No, tutaj jak widzicie na wodzie. Podrzucimy sobie blisko tego miejsca i liczę, że zaraz będzie branie tutaj występowało. No i już coś atakuje nasz spławik. Ledwo zdążyłem pauzę włączyć i nagle pojawiło się branie. Już tańczy, zaraz się zatrzyma i wtedy pójdzie w dół. Jak widzicie, tam dalej są też dosłownie parę metrów dalej zarośla i też tam można próbować. Ja akurat tam nie łowiłem, tutaj zawsze łowię. Co to mamy? Malutki szczupaczek, no ale jest. I szczupak do szczupaka i zaraz mamy level. Także warto sobie te krzaczki tutaj obrzucać. My widzimy się już na ostatniej miejscóweczce za chwilę. O, proszę, tylko wrzuciłem się z brania, także nie wiem, czy w ogóle na tą ostatnią miejscóweczkę dopłyniemy w takim razie. O, chyba zostawił przynętę. No, odpuścił naszemu żywcowi. O, pary latają, niedobrze. Przerzucimy jeszcze raz. No i jest od razu branie znowu. Ten chyba nie zostawi. Tak jest, ten nie zostawi. No i maluszek kolejny. I teraz ja już płynę na ostatnie miejsce. Tutaj z siateczką 100 kg w zupełności właśnie te trzy miejsca wystarczą. Wam polecam też tutaj oczywiście po brzegu pochodzić, posprawdzać, porzucać, gdzie się coś na wodzie dzieje, to rzucić ten spławik, czy tam spinning, parę rzutów. Wpadnie ryba, zaznaczyć sobie markerem, w markerze napisać, która godzina, jaka pogoda. To się przydaje na później. Ja kiedyś prowadziłem sobie zeszyt z notatkami, ale ten zeszyt już gdzieś się zapodział, także zacząłem też właśnie stawiać dużo markerów. Zapisywać sobie różne pogody, kiedy brało i wtedy wiecie mniej więcej, możecie sobie zobaczyć, wiecie, po kilku dniach, jak skakać po tych miejscóweczkach. Widzicie, że tutaj od godziny, nie wiem, trafiają wam się brania w jednym spocie od godziny 9 do godziny 13 w słońce, przypuśćmy. W innym miejscu od godziny 13 do 15 i od 15 do 17 macie całą siateczkę, tak? Także właśnie w ten sposób polecam. Po to są te markery, żeby nam ułatwiać grę. Niektórzy się śmieją, że wchodzisz na łowisko, a tam 100 markerów, ale no po to to jest, że jeżeli ktoś chce sobie rozkminić dane łowisko, no to bardzo markery pomagają. Oczywiście później możecie sobie większość usunąć, no bo zapamiętacie, nie? To nie ma z tym problemu. Zostawić sobie po jednym na spocie, dobrze go opisać i wtedy też to bardzo fajnie wygląda. Jak widzicie, jesteśmy na ostatnim spociku, a tutaj agencik, zobaczcie, łowi na trzy wędeczki ma tam rzucone. My cały czas na jedną, ale zaraz się dorobimy i będziemy też łowić z brzegu, spokojnie. Trochę na tych szczupakach jeszcze posiedzimy. No i tylko podpłynięcie i od razu jest branie. Pójdzie pod wodę, czy nie pójdzie?
Pójdź, ale się zastanawiał. Dobra, mamy go. No i kolejny medalowy. 69 kilo, także w tym miejscu sobie tą siateczkę zamkniemy bez problemu. Cała ta część, nie wiem czy widzicie, o teraz wam pokażę, cała ta część tutaj, te lilie, taka nie wiem, półkole tutaj, tak jak agencik stoi, obrzucać sobie bardzo, bardzo dobrze biorą, czy to na spinning, czy to na spławik, na grunt również z brzegu, jeżeli ktoś ma grunty, bardzo dobrze szczupaki wchodzą. Ja wam tutaj już więcej głowy nie zawracam, 20 minut, zobaczcie, kolejne branie, naprawdę fajnie to idzie. Z jedną wędką, jeżeli macie jakieś pakiety DLC i jesteście w stanie atakować tu szybko z brzegu, to już w ogóle te 100 kilo ryby to jest momencik w tym momencie. Że nie ma co tutaj dłużej mówić. Markery wam pokazałem. Sposób łowienia na troja wam pokazałem, dlatego widzicie, mówiłem od razu, że kupiliśmy chyba tego troja. Idąc na łowisko Biały Łoś, mówiłem, że ta wędka zostanie z nami naprawdę na długo, bo tutaj nawet ryby po 20-30 kg nie będą nam z tym kijem straszne, oczywiście z kajaka, z brzegu ten kijek tak nie działa, nie wyciągniemy tych ryb, ale jeżeli ktoś tak jak ja ma problem z gotówką i musiał tu przyjechać ze słabszym sprzętem, polecam właśnie troja i kurde, jesteście tutaj w stanie naprawdę zarobić kupę hajsu. Tylko pamiętajcie, żeby kupić sobie shinery, bo tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że tutaj na łowisku nie można kupić, shinera, to bardzo ważna rzecz. Tak, nie ma tutaj shinera, jak widzicie są tylko duże minogi, ale po 1500 za sztukę, także no to też jest dobra rzecz, no bo jednak kupujecie 5 za 1500, a później łowicie 5 szczupaków po 1500, no ale... Ale to już znacznie podnosi koszty tutaj naszej wyprawy. Także ja polecam sobie kupić shinerów, tak jak ja kupiłem ich na przykład 200. Wchodzę teraz i naprawdę te 200 wystarczy, aż mi się wędki pewnie rozwalą, bo zużyłem ile? Zużyłem dopiero 65, a widzicie tu już 10% sprzętu zeszło, także... Naprawdę warto wyposażyć się w te shinerki. Nawet lepiej kupić sobie 200 shinerów, niż jedną dodatkową wędkę, nie? I łowić na dwie zamiast na trzy, ale za to mieć tutaj shinery i naprawdę na tym dobrze się wyjdzie. Ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, dobijam tą siatkę, kolejne 15-16 tysięcy wpadnie na konto, lecę z levelem i widzimy się pewnie w kolejnych materiałach. No tutaj troszeczkę te szczupaki pocisnę, no bo jednak zabawa zabawą, ale tą gotóweczkę też musimy zrobić. Level musimy nabić, żeby to nie był jeden odcinek miesięcznie o levelowaniu konta, tylko troszeczkę tutaj trzeba z tym pocisnąć. Dajcie mi znać w komentarzach oczywiście jak zawsze, jakie wy macie miejscóweczki. Może macie jakieś fajne spoty na właśnie farmienie tutaj szczupaków, także możecie koordynaty markera w komentarzach ustawić dla innych graczy. To będzie bardzo pomocne, bo ja tutaj jak wiecie no... Mam parę miejscówek, ale mogą być dużo lepsze miejscówki, także dawajcie znać, to się podzielimy się informacją dalej w świat, żeby każdemu było łatwiej i przyjemniej w to grać. Wielka piątka dla was, dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w następnych materiałach, moi drodzy.